Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony Żuraw.pl. Witam w kolejnym odcinku z omawiania kart dodatku do Hearthstone Wyjście z Cienia Rise of Shadows. I zanim przejdziemy do właściwej treści odcinka, jeszcze muszę wrócić w paru słowach do karty z poprzedniego odcinka, czyli do Betruga, Pana Spaczenia, czyli drugiej legendarnej karty Warlocka, ponieważ zapomniałem o pewnej ewidentnej rzeczy i ewidentnej synergii, o której należałoby wspomnieć a propos tej karty i jej działania. A mianowicie, przede wszystkim chodzi mi o to, że ta karta ma keyword demon, znaczy właściwie ma przynależność demon, czyli należy do demonów, co w oczywisty sposób wiąże się z czaszką Anariego, czyli legendarną bronią z koboldów i katakomb. I owszem, ta broń po wyjściu dodatku rotuje do wilda, natomiast na wildzie ta karta nabiera niesamowitej synergii z czaszką Anariego i uważam, że należałoby o tym wspomnieć, bo w momencie, kiedy, dajmy na to, nawet w piątej turze, jeżeli oczywiście mamy odpowiedni mulligan, odpowiednie sytuacje i tak dalej, ale przy założeniu mamy piątą turę, zagrywamy czaszkę Manariego, przeciwnik nie ma na tą czaszkę odpowiedzi, a na ręku mamy właśnie tego pana Betruga, pana Spaczenia, to w szóstej turze, czyli o dwie tury wcześniej niż normalnie zagrywamy tego, czaszka Manari zagrywa nam za darmochę tego stronnika. I w tym momencie jeszcze do tego, jeżeli mamy szóstą turę i mamy oprócz jeszcze czaszki Manariego i tego pana, to jest takie combo, które sobie wymyśliłem myśląc o tej karcie. Mamy dwa razy wyrocznie światło zimnych, czyli tego Murloka z Hali Sław, który zatrzymany dobiera nami przeciwnikowi po dwie karty. Czyli w sumie dobieramy cztery karty. Jeżeli będziemy mieli takie szczęście, że w tych czterech kartach w szóstej turze z tym stronnikiem z czaszki Manariego wyciągniętym dociągniemy czterech stronników, to nie dość, że dobierzemy sobie na rękę czterech stronników, to jeszcze czterech stronników pojawi się na stole. A jeżeli chodzi o dzicz, to możemy sobie wyciągnąć oczywiście Doomguardów, dwóch, na przykład z deku, jeżeli mamy szczęście, do tego jeszcze Mal'Ganisa i ewentualnie na przykład, nie wiem, Leroya Jenkinsa, jeżeli mamy stronników z szarżą, dowódcę Argentu, czy nawet tą ścibską rakieterkę, która jest 5x2 z szarżą, bez boskiej tarczy. I dajmy na to, wyciągniemy sobie stroników z szarżą z deku, oprócz Doomguardów, i możemy wjechać nawet za, nie wiem, 20 przeciwnikowi w szóstej turze, dlatego że szarża stroników wyciągniętych w ten sposób tą kartą z deku i skopiowanych będzie nadpisywała niejako zryw dany tym stronikom przez tą kartę, więc będzie można ewidentnie zagrać face'a, więc ja już widzę te komba chore, które będą wyciągały właśnie Doomguardów, Mal'Ganisa, który jeszcze będzie bufował tych Doomguardów na przykład, albo właśnie na przykład, jeśli nawet nie Mal'Ganis, bo nie każdy musi go mieć, to na przykład właśnie Doomguardy, Leroy Jenkins, dowódca Argentu i mamy wjazd za 20. Oczywiście to jest optymistyczna wersja, kiedy w tych czterech kartach faktycznie dociągniemy samych stronników, bo jak dociągniemy spele i stronników, no to wiadomo, że stosunek siły tego zagrania może być mniejszy, ale niejako właśnie czaszka Manariego, ta karta i dwa razy Coldlight Oracle, czyli wyrocznia światło zimnych i mogą być masakryczne komba. Mogą być komba także właśnie z Morską Wiedźmą, która wyciągnięta na rękę i na stół sprawi, że będziemy mogli mieć tańsze na przykład giganty i wyrzucić jeszcze jakieś giganty z ręki na stół za zero, więc tutaj kombinacje są różne, jakaś to będzie. Prawdopodobnie możemy się doczekać jakichś nowych wersji właśnie takich combo slash cube, a la cube locków, tylko zamiast, czy nawet giant locków, tylko zamiast cubów, ewentualnie na przykład właśnie ten Betrug, pan spaczenia. Więc to jest. Ta karta naprawdę na dziczy będzie miała, no może nie obłędną moc, ale będzie, szczególnie ze szczaszką Manariego, która będzie tą kartę wyciągać, będzie miała naprawdę OP właściwości, ponieważ jest demonem. Ja osobiście podejrzewam, że jeżeli faktycznie w przypadku Wilda ta karta będzie niejako meta breaking, czyli będzie łamała metę i znowu zrobi się coś takiego jak było na przykład z Giant Lockiem na Wildzie, gdzie przez Morską Wiedźmę, no po prostu Giant Lock w czwartej, piątej turze potrafił wyrzucić 4 Gianty 8-8 na stół. No to jeżeli coś takiego znowu będzie funkcjonowało przez tą czaszkę Manariego na Wildzie i znowu te deki Warlocka z tą kartą będą przegięte nieco i będzie ciężko, będą niezbalansowane, to obstawiam, że Blizzard może tą kartę znerfić i nawet jeżeli nie znerfi jej kosztu czy nie zmieni jej statystyk, to może po prostu wywalić z niej
ten Tribe Demon i wtedy ta karta straci połączenie, synergię. Może nastać takie okres, że właśnie zostanie ta karta w ten sposób znerfiona, że nie będzie demonem i nie będzie wyciągalna przez czaszkę Manariego. Ale to się może okazać w przyszłości, to są moje gdybania. Natomiast to właśnie chciałem dodać, że z czaszką Manariego nabiera ona no pewnej o wiele, wiele większej mocy. Ale teraz przechodzimy do właściwej części odcinka, czyli do pierwszej karty na dzisiaj. A pierwszą kartą na dzisiaj jest pojedynek. Spell za 5 many do Paladyna, który przyzywa po jednym stroniku stali każdego gracza i będą walczyć. Czyli po prostu wyciąga z naszych deków po jednym stroniku i oni się ze sobą zderzają i albo przeżyje któryś z nich, albo przeżyją obaj, zależy co wyciągniemy, albo przeżyje tylko jeden. Karta jest na pewno ciekawa, przede wszystkim pomijając już tą losowość, która sprawia, że wyciąga nam z deku, no, że może wyciągnąć coś z deku nam niefajnego, przeciwnikowi fajnego, albo na odwrót i te wszystkie możliwości, to karta jest przede wszystkim jedną z tych kart, która podobnie jak Onegdaj, Brudny Szczur, Deathlord, czy ostatnio w ostatnim odcinku ten mech 4 na 8 z prowokacją wyciągający stronników stali. Karta przede wszystkim myślę, że będzie służyła jako taki disruptor, czyli taki zaburzacz, przeszkadzacz w combo deckach, ponieważ dzięki tej karcie będzie można łamać pewne komba. No, jeżeli przeciwnikowi wyciągniemy Mechatuna z deku w piątej turze, kiedy on ma jeszcze karty w talii na ręku, no to dajmy na to. Owszem, stawimy sobie body 10-10 na stół, z którym będzie nam ciężko sobie może poradzić, ale jednocześnie łamiemy przeciwnikowi combo i on już tego komba nie zrobi. Jeżeli wyciągniemy przeciwnikowi Malingosa w piątej turze, jeżeli gramy z jakimś Maligos deckiem, też nie będzie go za łatwo zabić fizycznie, ale zawsze można go wyciszyć na przykład i straci on swoją umiejkę. Czy ewentualnie w jakichś późniejszych turach, na przykład jeszcze z założeniem, że mamy na stole dzikiego piromantę, zagrywamy ten czar, który wyciąga na coś poważnego z deku przeciwnika, coś co jest częścią komba, zagrywamy drugi czar jeszcze równość za jeden many i wtedy czyścimy ten stół z tych stronników, więc takie komba oczywiście sobie też można wymyślić. Ale ta karta jest przede wszystkim, myślę, że pomyślana jako właśnie taki combo disruptor, combo breaker, który będzie psuł komba po prostu w combo deckach. Czyli jest to kolejna karta w tym dodatku, która chyba takim podstawowym zadaniem jest psucie komb. Oczywiście są jeszcze inne możliwości. Można, nie wiem, w jakiś sposób zbudować tak deck Paladyna, żeby była duża szansa na to, że wyciągnie na przykład Tyriona. Wyciągnięcie Tyriona z boską tarczą 6 na 6 za 5 many i tylko sprawienie tylko, że straduje się z jakimś innym stronnikiem i straci boską tarczę, ale ciągle mamy body w prowokacją 6-6 dające nam broń na łapę w piątej turze, no to jest, powiem, cud, miód i orzeszki w takim momencie. Wyciągnięcie na przykład, nie wiem, takiej Ondusty, jeżeli by ktoś grał Ondustę w Paladynie, czyli tą legendę neutralną, która jest 7 na 7 i na rzezi przyzywa, wyciąga nam bestię z ręki chyba, tak? Zagrywa nam bestię z ręki na stół. Też może być ciekawym zagraniem. Kwestia tego, że jak przemyślenia tego, jak zbudować deck, żeby wyciągnąć z tej karty duże wario. No tutaj będzie trochę ciężko, czasami nam może wyciągnąć, nie wiem, prawa obrończyni 1 na 1 z boską tarczą. Chociaż chyba nie jestem do końca pewien, ale chyba prawa obrończyni będzie rotować do Wilda po dodatku. Ale w każdym razie może zależy, no, w agro deku, no ciężko, żeby nam coś wyciągnęło takiego sensownego na stół z naszego deku, żeby po trejdzie bylibyśmy usatysfakcjonowani, no bo jak przeciwnikowi wyciągniemy Mechatuna, a na wyciągnie, nie wiem, Giermka Argentu 1-1 i się strajdują i Mechatun będzie 10-10 i będziemy mieli 1-1 na stole, no to taka trochę lipa, nie? No bo ciężko sobie agrodekowi byłoby poradzić z takim dużym body na stole, kiedy agrodeck za bardzo nie ma removal. Dobra, psujemy przeciwnikowi combo, ale możemy zginąć po prostu od ataków tego Mechatuna, czy jakiegoś większego stronika. Nie wiem, na dziczy będzie można, nie wiem, wyciągnąć Lich Kinga w ten sposób z deku i innych, i Serę, bla bla, ale dlatego karta raczej trafi do jakichś deków bardziej kontrolnych. Jeżeli faktycznie w aktualnej mecie
Jeszcze przed dodatkiem kontrolny deck jako tako nie gra, gra jedynie combo Paladin OTK z portretem i z Shirval albo z portretem, że w sensie, że realizuje przyzwanie tych czterech jeźdźców apokalipsy i wygrywa w ten sposób grę, albo z tą, z Shirvalą i z Świętym Gniewem. I to są takie dwa deki quasi control slash combo deck. Też bardziej to są combo deki. Natomiast w aktualnej mecie jako takiego kontrolnego paladyna nie ma. Dragon Paladin jest raczej takim deckiem midrange'owym, mniej kontrolnym, a bardziej grającym. Jego kontrola polega na walce o stół po prostu. Natomiast w przypadku tego nowego dodatku i tego, co będzie się działo po rodacji, jest bardzo możliwe, że się pojawia jakiś kontrolny paladyn. W końcu mamy tą legendę Tekala, który zamienia nam zdrowie na pancerz. Mamy tą legendę tego Kalagora, czy tam Knagora, który podwaja efekty leczące. Mamy jakieś spele pokoju przerwy, który daje nam przeżywalność. Więc tutaj jakiś kontrolny albo midrange'owo kontrolny deck, który by tą kartę zmieścił do decku, może się pojawić i fajnie, że takie przerywacze, łamacze komp się pojawiają, bo granie z kombodekami w Hearthstone nie należy do najprzyjemniejszych rzeczy, no chyba, że ktoś lubi takimi kombodekami grać, no to już ma troszeczkę gorzej, ale granie przeciwko takim kombodekom jest dosyć męczące, frustrujące, bo to jest takie po prostu walka z czasem, czy przeciwnik dobierze sobie kombo na ręki i je zrealizuje, czy nie dobierze, więc walczymy tak naprawdę nie ze skillem, tylko właściwie bardziej z łutem szczęścia przeciwnika, który kombo dobierze i je zrealizuje, albo go nie zdąży dobrać i go zabijemy. No to tak to zazwyczaj wygląda z kombo deckami w Hearthstone, więc fajnie, że takie karty się pojawiają. Karta jest dosyć ciekawa. Arenowo, no tutaj bym jej raczej nie brał. Dlatego z prostej przyczyny, bo na arenach mamy bardziej losowy deck. Mamy stronników słabszych, mamy stronników silniejszych. Wyciągnięcie za 5 many stronika, który jest warty nawet te 5 many, nie jest jakieś super zajebistym pomysłem, a wyciągnięcie też czegoś słabszego, a przeciwnikowi czegoś mocniejszego. Tutaj ta RNG Fiesta niestety niesie ze sobą za duże ryzyko. W przypadku deków rankingowych jest to nieco mniejsze, chociaż wiadomo, że można przez to, że ta karta ma element RNG w sobie, to będą sytuacje, w których się sprawdzać absolutnie nie będzie i sobie narobimy tym kuku. Ale ja myślę, że ona będzie raczej grana pod podłamanie combo decków, a nie pod robienie jakichś tam zabaw losowością raczej. Chyba, że ktoś wymyśli sobie jakiś deck, którym będzie sobie droższych stronników wyciągał tą kartą z decku i sprawiał, że będzie miało to jakieś przełożenie na dalszą grę, nie wiem, takiego Tyriona właśnie, czy taką Ondastę, czy jeszcze coś innego, i Serę, czy jakiegoś smoka dużego, który by coś robił, będąc na stole, nie wiem, Ragnarosa na dziczy, czy Sylwanę, czy coś takiego, bo przecież z Ragnarosem, no Ragnaros też można wyciągnąć Ragnarosa tą kartą w piątej turze sobie z deku na dziczy, on tam strajduje, jeśli nie zginie, to jeszcze odpali swój atak ten za 8, albo Sylwanę, która wyskoczy, ma tą swoją agonię, która jak się odpali, to jeszcze ukradnie innego stronnika przeciwnikowi, więc jest tutaj parę możliwości dla Paladyna na dziczy, wiadomo, więcej, bo tam ten pula kart jest większa i synergie są niektóre mocniejsze, więc tutaj oczywiście spora część kart ma lepsze, fajniejsze działanie, bardziej power game'owe na dziczy niż na standardzie. No, ale tam też i na dziczy jest mniejszy balans, ciężej o zbalansowanie tego wszystkiego. Często praktycznie jest to w jakiś sposób niemożliwe. Więc tutaj dzicz jest jakby takim pobocznym tematem, ale zawsze warto o niej wspomnieć. W każdym razie karta wydaje mi się ok, karta raczej do deków wolniejszych, do deków kontrolnych. Taki combo breaker przede wszystkim chyba w tym celu pomyślany, ale być może też będzie jak składował jakichś innych ciekawych zagrań, ale to się okaże oczywiście po
wyjściu dodatku i po tym, jak meta się gdzieś tam wyklaruje. Lecimy dalej i mamy przyczajonego sabotażysty, neutralnego stronnika 5 na 6 za 6 many, który na okrzyku bojowym sprawia, że przeciwnik wyrzuca losowe zaklęcie ze swojej ręki, cele wybrane losowo. Kolejny combo breaker, oczywiście, podobnie jak ten pojedynek. Kolejny combo breaker, który prawdopodobnie wydaje mi się, że może być grany w sporej części decków kontrolnych, prawie że w każdej klasie, dlatego że może mieć spory potencjał, spory impact na grę. Zagranie tego stronnika i na przykład wyciągnięcie z deku przeciwnikowi jakiegoś spela, na przykład pokroju Flame Strike'a tylko na tego stronnika, nie wiem, Blizzarda tylko na tego stronnika, Kuli Ognia, Pyroblasta, jeżeli chodzi o maga, czy wyciągnięcie na przykład, nie wiem, jakiegoś spela bufującego stronników przeciwnikowi, który nie ma akurat stołu albo ma tylko jednego stronika na stole i jeszcze na przykład ten bufujący spell nie trafi w jego stronników, tylko trafi w naszych, albo w jakiś direct damage, który nie trafi w nas, tylko trafi w jego stronników, w jego face, czy spowodowanie overdrawu, czyli że przeciwnik ma dużo kart na ręku i ta karta sprawi, że wyciągniemy mu z ręki czar, który dobiera kartę i przepalimy mu parę kart dzięki temu. Jest na tyle ciekawym efektem, że wydaje mi się, że może być to grane. Oczywiście karta ma też w sobie element RNG, czyli losowości, więc będą zdarzać się sytuacje, kiedy to, co wyciągniemy przeciwnikowi, niekoniecznie może działać na naszą korzyść, bo nie wiem, możemy mu heala wyciągnąć za darmochę niejako i go podleczyć, kiedy akurat jest tam mocno ranny i moglibyśmy go dobić, a go wychilamy w ten sposób, nie wiem. Może być, że wyciągniemy mu na przykład z ręki polimorfa, heksa, jakiegoś removala, który trafi w naszego stronnika, czego byśmy nie chcieli. Więc tutaj jest parę, ale na przykład możemy na przykład, nie wiem, paladynowi wyciągnąć przerwę z deku, jeżeli gramy przeciwko jakiemuś kontrolnemu paladynowi. I na przykład sprawić, że nie, i ta przerwa pójdzie w nas, a nie w niego, albo zmarnujemy mu tą przerwę znacznie wcześniej niż planował. Więc jest duży potencjał w tej karcie. Body 5-6 za 6 many jest takie, powiedzmy, że typowe dla kart za 6 many. Pamiętamy na przykład Drakonida Tajnego Agenta, który też był w statystyki 5-6 za 6 many i który chyba tak dobrze pamiętam, że był za 6 albo za 5, ale no, podobne miał bardzo statystyki i też grywał w dekach kapłana w swoim czasie, w czasach gadżetonu. Więc był dobrą kartą. Ta karta wydaje mi się też dobra. Na arenie już nie ma takiego impaktu, dlatego że na arenie jest przeciwnik niekoniecznie może mieć spele akurat w ręku, albo nie muszą być one jakieś za specjalne, bo tutaj ten element losowego dobierania kart sprawia, że nie zawsze przeciwnik z tymi spelami w dużej ilości może dysponować, zależy przeciwko jakiej klasie gramy. Jedne będą miały więcej speli jak mag czy kapłan, inne będą mogły mieć więcej stronników, na przykład jak hunter czy, nie wiem, warrior. I więc tutaj ciężko powiedzieć, czy arenowo ta karta będzie super dobra, bo body 5-6 za 6, no takie powiedzmy, że w miarę jest, ale w miarę, ale bez rewelacji. Natomiast ten efekt no, na arenie może tak dobrze nie działać, natomiast w dekach Constructed, czy to na standardzie, czy to na dziczy, myślę, że jako taki łamacz też komp poniekąd może być ciekawy, bo na przykład, nie wiem, Exodia Mage możemy wyciągnąć z deku przedwcześnie Simulacrum, nie wiem, lustrzane odbicie, to co przyzywa kopię stronnika ze stołu i tak dalej, możemy Big Priestowi jakieś spele zmarnować w nieodpowiednim momencie, jakieś tam wskrzeszające, czy jakieś tam inne rzeczy, czy Mind Controla mu z deku wyciągnąć na jakiegoś bzdurnego stronnika, albo który zadziała odwrotnie i ten Mind Control przejmie stronnika, znaczy no,
nie trafi w naszego stronnika, tylko w jakiegoś innego i przestanie działać, więc tutaj opcji jest sporo. Takich, w których ta karta zadziała bardziej na naszą korzyść niż na naszą niekorzyść. Myślę, że to będzie się częściej zdarzało właśnie, że ta karta będzie działała na naszą korzyść niż na naszą niekorzyść. Więc w każdych wolniejszych dekach chcących się bronić przed, szczególnie przed kontrolnymi dekami czy przed combo dekami, myślę, że taka karta będzie grała, ponieważ zresztą nawet pomimo to, że jeszcze to body 5-6 nie jest takie małe, więc tutaj przeciwnik może mieć jeszcze problem później z usunięciem tego stronnika, więc karta jest jak najbardziej okej. Dobra, lecimy dalej. Mamy znowu kolejnego epików dzisiaj dużo w tym odcinku. Mamy kolejnego epika, tym razem epicką kartę do kapłana. Istota ścienia za 2 many 2/2. Okrzyk bojowy, przemień w kopie 2/2 przyjaznego stronnika za gonią. Taki trochę... taka trochę zmodyfikowana wersja mirażysty, który przyzywał, był body 2-3 i przyzywał kopię 1-1 przyjaznego stronnika. No tutaj ten się przemienia w kopię przyjaznego stronnika za gonią, czyli karta dobra do wszystkich deków, gdzie mamy jakieś mocne efekty związane z agonią. Czy to Big Priest z jakimiś agoniami, czy to Resurrect Priest, czy to jakiś Agonia Priest z Enzotem na dziczy, czy Quest Priest, czy... No, Priest ma spore te synergie z agoniami, więc tutaj nie ma się co za bardzo rozwodzić. Karta jest dobra, bo dobra do grania w tempo, nie jest taka droga, więc kombi się z jakimiś mocniejszymi kartami, które możemy zagrać przed nią i jeszcze skopiować sobie ich agonie, więc karta po prostu jest ok. Arenowo nie jest, no taka powiedzmy, że średnia, bo 2 na 2 za 2 nie jest dobrym buildem statystyk, ponieważ dwójki dobre na arenie są 2-3, 3-2, lepsze moim zdaniem 2-3, bo mają większą przeżywalność, mogą stridować jakąś jedynkę, czy nawet inną dwójkę jeszcze przeżyć, więc arenowo karta taka, o chyba, że dużo mamy agonii w deku arenowym, akurat nam się tak trafiło, no to ewentualnie można brać, żeby złapała synergię z tymi agoniami, na przykład nie wiem, w aktualnej mecie będzie Naxxramas, czyli na przykład będzie śluzożer dostępny. Więc jeżeli na przykład mamy tam jakieś agonie pokroju śluzożera i innych, no to możemy sobie taką jedną kartę do tego deku arenego wrzucić, bo akurat może się uda coś z tej karty więcej wyciągnąć, ale tak to raczej bym tego za bardzo nie brał. Natomiast mówię, w dekach Priesta opartych na agoniach, czy mających jakieś, czy albo częściowo w dekach opartych na agoniach, myślę, że karta może się znaleźć, bo będzie dosyć mocnym wsparciem dla tych mechanik. No dobra, lecimy dalej. Nozari i mamy drugą legendę Paladyna, tak, drugą, bo wcześniej była ta babka, która sekrety podwaja. Więc mamy drugą legendarną kartę Paladyna, jest nim Smok Nozari, za 10 many 4 na 12, z okrzykiem bojowym przywróć obu bohaterów do pełni zdrowia. Czyli ma taki sam efekt jak karta z jednego z poprzednich dodatków, która był czarem druida za 9 many. Drzewo życia chyba, coś z życiem na pewno, za 9 many przywracał wszystkich bohaterów do pełni zdrowia. Więc no ta karta ma ten sam efekt, kosztuje 10 many i ma statystyki jak większość smoków, czyli Sera, Maligos czy Kalegos teraz w aktualnym dodatku, czyli mamy drugiego smoka za 10 many, który w tym dodatku się pojawia i jeden jest do maga, drugi jest do paladyna. No Zary, co można o tym powiedzieć? No, ciekawy ma bardzo efekt, bo na przykład kombi się w przypadku Paladyna, kombi się z Tekalem, który zamienia nam zdrowie na pancerz, więc po zagraniu tego Tekala można w następnej turze zagrać sobie Nozariego i się wyleczyć do pełna i mieć jeszcze trochę pancerza i mamy dużo więcej zdrowia niż byśmy mieli, to takie oczywiste combo na standardzie, no chyba, że będą jeszcze jakieś karty, które będą zmniejszały na przykład koszt smoków w twojej ręce, no to być może dałoby się Tekala grać, najpierw Tekala, a później tego Nozariego. Ale to musiałyby się pojawić jakieś karty, które by albo obniżały koszt kart, albo by obniżały koszt smoków w ręku Paladyna, co nie wiem, raczej wątpię, żeby się takie karty pojawiły, ale kto wie. No karta ewidentnie, karta jest za wolna do deków i innych raczej niż kontrolne, i to takie mocne kontrole.
Więc myślę, że w niczym innym to nie będzie grało jak w jakimś Control Paladynie albo Control Dragon Paladynie, czy w jakimś Heal Paladynie, który by miał jakieś też synergie z tym leczeniem do pełna. No, drawback jest taki, że leczymy też przeciwnika do pełna, więc to musi być jakiś powód tego. Ja na razie, szczerze mówiąc, poza kombem z Tekalem, średnio widzę jakiś powód leczenia przeciwnika na full. No chyba, że nie wiem, przeciwnik jest bliżej fatygi niż my i nam bardziej zależy na tym, żeby się wyleczyć i przeczekać przeciwnika, aż się przepali na przykład. No to wtedy powiedzmy, że jest to w jakiś sposób zrozumiałe. No ale do tego jeszcze Paladyn ma te przerwy, które dają mu niewrażliwość praktycznie do końca tury przeciwnika, więc tutaj też można to gdzieś tam jakoś sobie poukładać, żeby ten kontrolny paladyn po wyjściu dodatku gdzieś tam zafunkcjonował. Ja osobiście, jako fan większej części, raczej fan bardziej kontrolnych deków ogólnie w Hearthstone niż deków agresywnych, mam nadzieję, że taka kontrolna wersja paladyna jak najbardziej wypali i coś będzie można z tą kartą zrobić. No oczywiście jest smokiem, ma synergię ze smokami. Co ciekawsze, tak dla ciekawostki dodam, że Warrior tą kartą, tym spellem za dwa many, który dodaje dwa losowe smoki do ręki, może sobie takiego smoka oczywiście dobrać, jeżeli będzie miał odrobinę szczęścia. No to taki smok może się też pojawić na ręku Dragon Warriora, jeżeli akurat no, będzie miał takie szczęście albo nieszczęście, że mu taki smok do ręki wpadnie. No i to chyba tyle. No, legenda wydaje się ciekawa. Na razie dla niej jakiegoś takiego większego użytku ja osobiście nie widzę. Jeżeli wy widzicie, to oczywiście chętnie was poczytam w komentarzach, co o niej sądzicie. Podejrzewam, że na dziczy, gdzie tych smoków jeszcze z poprzednich dodatków, z poprzednich dodatków właśnie jest dużo więcej. Być może tam będzie też łapał większe synergie. Więc być może taki Dragon Paladin na dziczy znowu wróci do łask. Kiedyś Dragon Paladin w czasach, kiedy to, co teraz jest w dziczy, było chyba w czasach Czarnej Góry i tam Czarna Góra slash Liga Odkrywców było w standardzie, to Dragon Paladin gdzieś tam sobie z jakimiś mniejszymi lub większymi sukcesami funkcjonował, więc może tam znowu gdzieś zacząć funkcjonować jako taki kontrolny bardziej deck. Wydaje mi się, że karta całkiem spoko. Jeżeli chodzi o arenę, no raczej bym tego nie brał, dlatego że to wyleczenie przeciwnika na fulla, no to takie nas leczy, ale to sytuacyjne bardzo, bo jeżeli my jesteśmy w lepszej sytuacji, w sensie mamy stół w lepszej sytuacji, to no to ewentualnie można to grać, żeby się podleczyć i ewentualnie pociągnąć tą grę dłużej. Ale mając przewagę na stole, że tak powiem, ciśniemy sobie dalej bez obawy, że nas przeciwnik dojedzie jakimś niespodziewanym pyroblastem znikąd. Dajmy na to. Natomiast w przypadku, kiedy z tego stołu nie mamy, no to granie tej karty przeciwko przeciwnikowi, który na przykład ma niewiele więcej życia niż my, albo ma nawet mniej, i wyleczenie go do pełna po to tylko, żeby nas nie zabił czymś niespodziewanym, jest i raczej bezsensowne, więc karta na arenowo raczej taka dyskusyjna, bym powiedział. Czy to brać, czy to nie brać. Dobra, lecimy dalej. Mamy wymierzony strzał. Za 4 many spell do Huntera, Common. Zadaj 4 punkty obrażeń stronnikowi, odkryj zaklęcie. Atak z flanki, flanking strike, wypada do dziczy po wyjściu dodatku. Znaczy jeden z takich bardziej grywalnych, znaczy właściwie to prawie w każdym hunterze grywał ten czar flanking strike, bo przyzywał jeszcze wilka 3-3, który był bestią, czyli dawał jeszcze synergię z bestiami. Wypada do dziczy, no w to miejsce niejako chyba Blizzard chce, żeby wpadł wymierzony strzał. Natomiast niestety jestem zdania, że nie jest to karta tego samego power levelu, co ten wypadający flanking strike. Dlatego, że raz, że jest. Nie, on chyba też 4 many kosztował. Znaczy, kosztuje tyle samo, ale
ale nie przyzywa nam wody na stół, to raz, tylko daje nam zaklęcie, no to zaklęciem tam różne, może się trafić kolejny raz to samo, może się trafić rozkaz zabicia, nie wiem, jakiś sekret i tak dalej, i tak dalej. To odkrycie zaklęcia, mimo to, że odkrywanie jest dosyć mocną mechaniką, niestety nie dając nam żadnego body na stół, w którym Hunter przecież ze stronnikami ma bardzo mocne synergie, nie jest to aż tak mocnym zagraniem, żeby wydawało mi się, że to było aż tak grywalne. Jest przecież uderzenie skrzydłem, tak się chyba to nazywa, też czar za 4 many, który jakoś za specjalnie nie pogrywał, a też atakował stronników. Niby można powiedzieć, że to się kombi oczywiście z umiejką portretu z Zul'jina, Vol'jina, nie, Zul'jin. Portretu Zul'jina, który rzuca wszystkie czary później losowo, no ale niestety to jest czar kierowany, więc niekoniecznie musi akurat RNG być po naszej stronie. RNG Jesus musi być po naszej stronie i na przykład ten wymierzony strzał może trafić w naszego stronnika i go zabić, co może osłabić nasz stół, to raz, a dwa, czar, który się odkrywanie akurat z Zul'jina działa z automatu, więc my nie wybieramy tego, tylko on tam jakąś pierwszą kartę z brzegu sobie wybiera chyba. Czy ewentualnie tą samą kartę, którą my wybieraliśmy w sensie położenia, że jak wybraliśmy drugą, to wybiera drugą, tak nie wiem do końca. W każdym razie losowo sobie wybiera te karty bez naszej ingerencji już, jak padnie ta mechanika, więc znowu może nam wpaść na rękę czar, który będzie bezużyteczny. Więc tutaj, pomimo oczywiście oczywistej synergii z tym Zul'jinem, nie ma to aż takiego power levelu. Z braku laku może grać, no z braku tego flanking strike'a może grać, ale nie wiem, czy to uderzenie skrzydłem nie będzie. No nie będzie też grane, no bo może być tańsze po prostu od tego czaru przy spełnieniu odpowiednich warunków, a ten ma tą przewagę, że daje nam kolejny czar do ręki, ale to jest, no zobaczymy, tak naprawdę. Nie jest to takie ani super dobre, ani super złe, jest taka karta, jest takim, no takim średnim poziomie, który zależnie od tego, co tam w Hunterze będzie się wyklaruje po wyjściu dodatku. No Hunter traci sporo, naprawdę sporo dobrych kart, pomijając już oczywisty fakt utraty Hero Carda Rexxara, który dawał Hunterowi możliwość grania na late game, takie quasi kontrolne możliwości, to traci też sporo innych kart, które sprawiały, że Spell Hunter był mocnym deckiem, szczególnie te Spellstone'y przywołujące wilki, z których na pewno wielu osób się ucieszy, że już w końcu Hunter nie będzie musiał, nie mógł w standardzie tych wilków przywoływać, czy różne inne karty, właśnie ten Flanking Strike też. I w to miejsce, no nie wiem, czy dostanie na tyle dużo mocnych kart, żeby taki Spell Hunter funkcjonował jako jakiś wysokotierowy deck, nawet jeżeli patrzymy na Hero Card z Zul'jina, więc karta taka średnia. Arenowo jest removalem, który może dać nam zakręcie. Arenowo myślę, że może być częściej grana, no bo jest to karta removal, karta jeszcze dodatkowo dająca jakąś drugą kartę, więc na arenie takie rzeczy są jak najbardziej na plus. Więc ja tutaj arenowo myślę, że dałbym, prędzej bym ją brał niż do jakiegoś deku na standardzie czy dziczy. Dobra, lecimy dalej. Mamy Katrina Muerte. Katrina Muerte jest legendarną kartą kapłana, już drugą, czyli mamy komplet legend dla kapłana, również już omówione praktycznie. I na koniec to jest stronik 6-8 za 8 many, który na koniec tury przyzywa przyjaznego stronika, który zginął w tej grze, co jest ważne. Ponieważ w pierwszym momencie, jak się patrzyłem na tą kartę, powiedziałem, no taki imprint Kel'Thuzada z Naxxramas. Ponieważ chyba Kel'Thuzad też był chyba 6-8 za 8, dokładnie miał chyba te same statystyki, ten sam koszt, tylko że Kel'Thuzad na koniec tury przyzywał wszystkich przyjaznych stoników, którzy zginęli w tej turze. Czyli nieco miał nieco inne działanie. Tutaj Katrina Muerte ma podobne działanie co do Kel'Thuzada, ale tak się popatrzymy na tą kolorystykę jej artu i taki ten układ ciała, to tak mi się wydaje, że taki układ ciała, ta poza taka podobna do obrazka Kel'Thuzada z Naxxramas, ale może to tylko moje własne wrażenie i taki off-top trochę od właściwej treści. Natomiast co mogę powiedzieć o tej karcie? No karta. Tak, Kel'Thuzad był dobrą legendą, ale ja osobiście nie przypominam sobie, żebym go widywał nawet jak Naxxramas było w standardzie jeszcze
w tamtych parę lat temu. Nie przypominam sobie, żeby Keltuzat za bardzo występował w jakichkolwiek dekach. No może gdzieś tam się przewijał, ale nigdy nie był specjalnie grany. Najczęściej to był grany, jak się tworzyło jakieś deki pod walczenie z bossami w różnych przygodach. No to czasami Keltuzat tam występował, bo czasami po prostu dzięki niemu dawało się pokonać jakiegoś bossa dużo, dużo łatwiej. Natomiast, a legendą sam sobie był o dosyć mocnym działaniu, no bo jeżeli mieliśmy jakiś tam stół, wytradowaliśmy tym stołem stół przeciwnika i zagrywaliśmy po tym Keltuzada, no to on ten stół nam z powrotem przywraca, więc efekt był naprawdę mocny, a jakoś za specjalnie nie grał. A tutaj mamy coś podobnego do tego, tylko że na koniec tury przyzywa nam jednego losowego stronika, który zginął w tej grze. I w grze, nie w turze, więc mamy jakiś tam. Możemy zagrać tą panią nawet na pusty stół i ona coś przyzwie. To jest ta przewaga nad Keltuzadem, bo Keltuzad, jak graliśmy go w pusty stół, jeżeli nie mieliśmy stronników na stole i nie tradowaliśmy w tej turze, no to nic nie przyzywał. No był po prostu body tam 6 na 8 za 8 i nic nie przyzywał. Ewentualnie jak przeżył do następnej tury, co raczej było mało prawdopodobne, czy tam do którejś kolejnej, gdzie mieliśmy już coś na stole i tradowaliśmy, no to ewentualnie wtedy coś przyzywał, ale raczej nikt do tego nie dopuszczał. Więc tak się nie działo. Natomiast tutaj ta pani, nawet zagrana w stół, w którym nie mieliśmy już stronników w tej turze, zaczynaliśmy z pustym stołem, zagrana w ten stół, przynajmniej jeszcze jednego stronnika nam przyzwie. Czy to jest mocny efekt? I tak, i nie. Zależy, w czym to gramy. Bo na pewno, jeżeli byśmy to grali w jakimś bardziej agresywnym tempo deku kapłana, nie wiem, na pokroju Spiteful na przykład, no to. Powiedzmy, że różnie z tym może być, bo może nam przyzwać coś fajnego, pokroju, nie wiem, kobaltowego z Gubułuska, jeszcze w tej aktualnej mecie. Mógłby nam przyzwać, nie wiem, tego archiwistę, który rzuciłby czar z naszego deku, czy jakąś prowokację i tak dalej, nie wiem, obsydianową statuę, jeżeli na przykład gramy w jakimś takim deku. Ale mógłby też wyciągnąć jakiegoś, nie wiem, stronika 1-1, 2-2, 2-3, jakiegoś wczesnoturowych dropów. No i wtedy mamy body 6-8 plus na przykład body 2-2, 2-3, czy co, 1-1, cokolwiek takiego. No i to już nie jest takie super. Dlatego ta karta będzie miała mocny efekt, jeśli będzie grała w jakichś wolniejszych dekach, na przykład w Resurrect Priście na standardzie, jeżeli wróci Resurrect Priest do standardu, bo też mu parę kart traci, które współgrają z tym wskrzeszaniem stronników, więc ciężko mi powiedzieć, czy będzie ten deck funkcjonował, ale mógłby, bo na przykład wtedy mógłby na przykład Iserę przywoływać z powrotem i innych takich stronników mocnych, dużych, którzy zginęli przed rzuceniem tej pani i ewentualnie ta pani zostaje rzucona na stół i nam przywraca z powrotem na stół na przykład jakąś mocną prowokację, czy tą Iserę, czy cokolwiek innego, co by w tym deku grało, ewentualnie na dziczy, to już tym bardziej nie wspominam, bo tam będą i Lich King, i Ragnaros, i Sylvana, i mnóstwo innych mocnych stronników, więc tutaj wybór będzie bardzo, bardzo duży. Więc tylko w takim momencie, kiedy właśnie będziemy mieli karty czy stronników w deku, takich, których warto by było przywrócić z powrotem na stół, ta karta nabierze dużej mocy. No bo nie ma się co oszukiwać, raczej więcej niż jednego stronika nam nie przyzwie, dlatego że raczej przeciwnik nie dopuści do tego, żeby ta karta przeżyła. Więcej niż jedną turę. No, ona działa, ma efekt na koniec tury, więc w każdej turze, której jest coś przyzywa, więc jeżeli przeciwnik jej szybko nie zniszczy, to w następnej turze przyzwie kolejnego przeciwnika i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc no przeciwnik musi, to niejako ma, powiedzmy, że takie karty niejako mają w sobie wbudowane takiego taunta, ponieważ przeciwnik musi się skupić, żeby te karty nam zniszczyć w jakiś sposób, czy wyciszyć. Chociaż tutaj wyciszenie też nie do końca jeszcze eliminuje zagrożenie, no bo to ma jednak takie w miarę spore body ta karta, więc tutaj może jeszcze tłuc face'a później, albo tradeować, więc to nie jest takie super rozwiązanie, wyciszanie jej. Dlatego przeciwnik musi się skupić na albo wytradowaniu jej jak najszybciej, albo na usunięciu jej ze stołu w jakiś inny sposób, dlatego że stwarza na dalsze tury duże, duże zagrożenie, że nawet jak w tej jednej turze, w której ją zagraliśmy, wyciągnęła nam jakiegoś krapa, to jest ryzyko, że wyciągnie nam coś mocnego w kolejnej, jeżeli dożyje. Więc tutaj no, przeciwnik musi się skupić na usunięciu tej karty.
co ewentualnie może dać nam turę na przeżycie na przykład. Też może być grana jak taki trochę taunt, nie taunt. Zresztą Kel'Thuzad w sumie działał w ten sam sposób, że jak się pojawił, to przeciwnik automatycznie skupiał się na tym, żeby go usunąć. Czy Lich King i tak dalej, i tak dalej. No wiadomo, jak to jest z tymi stronnikami, czy Ragnaros jest zawsze traktowany tak samo, że skupia całą uwagę przeciwnika na zabezpieczeniu się przed jego atakami. Zależy w czym to, no musi to grać w jakimś wolniejszym, bardziej kontrolnym deku, dlatego że w agro deku rzucimy to, to nie dość, że przyzwie nam jakiegoś krapiszcza, to dodatkowo jeżeli ta karta sama w sobie więcej nic nie robi poza przyzywaniem stronników, więc jeżeli przeciwnik ma zbudowany stół, to po prostu tą kartę ominie i nas dojedzie, więc musimy to rzucić w jakimś odpowiednim momencie, musimy kontrolować w jakiś sposób sytuację, żeby to nie było tak po prostu rzucamy i już. Nie może to być nieprzemyślane zagranie i deck musi też jakoś tak w miarę funkcjonować, żeby no żeby ryzyko wyciągnięcia krapu z tej karty było jak najbardziej zminimalizowane. Dlatego wolniejsze deki, control deki, jakiś resurrect deck, czy deki z agoniami oczywiście mocnymi jakimiś, które sprawią, że warto by było to agonię przywrócić z powrotem na stół. Mogą z tej karty korzystać i prawdopodobnie będą korzystać, bo efekt sam w sobie jest mocny. Natomiast może nawet przez to, że przyzywa stronnika, który zginął w grze, może będzie bardziej grana niż swego czasu był grany właśnie Kel'Thuzad. Co wydaje mi się całkiem fajną opcją. Czy na arenie bym to brał? Myślę, że można w sumie na arenie by to było brać, jeżeli by nie było ciekawszych legend akurat w tym piku arenowym, gdzie się trafiają legendy i trafia nam się ta pani. Jeżeli nic ciekawszego nie ma, bo body za 8, 6 na 8 za 8 nie jest jakieś wybitne, ale przez to, że przyzywa nam jeszcze jednego stronnika, czyli mamy w sumie z jednej karty dwie karty i nawet jak przyzwie nam jakiegoś krapiszcza, no to sumując statystyki tego krapu z tą kartą, no to wychodzi na to, że mniej więcej powiedzmy, że to będzie decent place, czy tam play na odpowiednim, że tak powiem, na wystarczającym poziomie, w sensie koszt many, przełożenie na statystyki, żeby to funkcjonowało, więc na arenowo myślę, że też można by było tą kartę brać. Oczywiście patrząc jeszcze co jest obok tej karty ewentualnie, czy nie ma czegoś, co było ewentualnie bardziej nam w tym deku arenowym potrzebne. Więc uważam, że jest całkiem okej. Oczywiście jakieś tam synergie kombogenne też ta karta ma, wiadomo, Velen, Maligos, to są takie oczywiste oczywistości, że naprawdę aż tak myślę, że wspominanie o nich niewiele więcej wnosi do tego omówienia, więc myślę, że będziemy lecieć dalej, a dalej jest ostatnia karta na dzisiaj. Za 8 many stronnik neutralny 3 na 12, Czachotłuk ze zrywem i gdy zaatakuje i zabije stronika, może zaatakować ponownie. Karta poniekąd z removalem, tak można w sumie traktować karty ze zrywem. Karta z removalem, 3 na 12 statystyki są interesujące, dlatego że teoretycznie może tradeować, może być takim w sumie w pewien sposób removalem na agrodeki, bo może wytradować 2, 3, 4 stronników z jakąś mniejszą ilością ataku zanim zginie. Z jednej strony, z drugiej strony no dosyć duży koszt tego sprawia, że powstaje pytanie, po co to grać. W przypadku, nie wiem, Priesta mamy przerażający krzyk, chociaż nie jestem pewien, czy on nie wyrotuje, ale chyba nie. Mamy masową histerię. Przeciwko Adogrodoku mamy duchowy bicz, chociaż duchowy bicz chyba wypadnie. Więc mamy parę kart, czy to nawet za 5 many rozbłysk świętości, który zadaje 2 obrażenia i nas leczy za 2. Ten magma Blizzarda ma Flame Strike'a, Meteor wyrotowuje, więc odpada, ale no ogólnie ma się w miarę czym bronić. Warlock ma Twisting Nether przede wszystkim w 8 turze za 8 many, które jest
bardzo skuteczne, bo czyści cały stół. Więc ogólnie niektóre klasy, część klas, no nie widzę sensu, żeby to było grane w niektórych klasach. Druid, no druid ma większe problemy z masowymi removalami, bo traci posiew zarazy, który removalem jako taką nie był, ale był taką mocną przeżywajką, która dawała mu przeżywalność, więc może w druidzie gdzieś to pograć, w jakimś wolniejszym. Paladyn no, ma kombinację konsekracji z Equality, no, które w sumie wychodzi za 8 many, więc i też jest skuteczniejszym zagraniem, chociaż jest zagraniem wymagającym dwóch kart, ewentualnie Equality z Piromantą. Jest jakimś tam opcją na removal. Warrior ma bójki, które też raczej są skuteczniejsze, więc pytanie, w jakich klasach można byłoby tą kartę grać, bo karta sama wydaje się coś ciekawa. Wspomnę, że ma synergię na przykład z Mistrzem Debosercym, który może tą kartę wyciągnąć, ponieważ ona ma mniej niż 4 ataku, więc może ją wyciągnąć z deku i ona jeszcze może zaatakować po Mistrzu Debosercym, tylko że kwestia jest taka, że Mistrz Debosercy chyba jest z koboldów i katakumb i też wypada do dziczy, więc takie zagrania będą dostępne ewentualnie na dziczy. Więc może to pograć w druidzie, w łotrze, który też tak z tym masowym removalem nie za bardzo ma tam removale pojedyncze, ale masowych removali za bardzo nie ma, więc może w jakimś łotrze to może pograć w czym jeszcze, w hunterze, który też masowych removali, pomijając wybuchową pułapkę, która zadaje tylko 2 damage'u, no też za bardzo tutaj nie ma. No ciężko powiedzieć, karta jest dosyć ciekawa, ale z powodu kosztu many, no niestety jest dosyć ciężka do użycia i przeciwko agrodekom no może się nie sprawdzać z racji tego, że do 8 tury to możemy już dawno zginąć. Więc no wydaje mi się, że jest średnia, znaczy niby fajna, ale średnia, bo nie widzę deku jakiegoś sensownego, w którym mógłbym to wsadzić. No bo szaman też ma swoje, ma wulkan akurat wypada, więc tutaj trochę szaman traci na sile zabijania większych stronników na masową skalę, ale ma ciągle ten błyskawice i tak dalej, więc jeszcze coś tam do usuwania stronników ma, więc tutaj no nie wiem, nie ma przynależności żadnej tribe'owej, więc się nie wpasowuje w żaden tribe deck. Ta karta arenowo wydaje mi się, że ona bardziej chyba pod arenę jest stworzona, bo w arenowo może być taka sytuacja, że ta karta coś tam faktycznie wytrajduje, bo może wjechać, jeżeli mamy już zbudowany jakiś stół, to może wjechać po trajdzie tym naszym stołem i dobić coś i dzięki temu może coś jeszcze zaatakować i tak dalej, więc tutaj myślę, że karta bardziej w tym momencie arenowa niż karta pod sorry za cięcie, ale Świadkowie Jehowy mi tu dzwonili do drzwi. W każdym razie mniejsze o to. Dobra, co o tej karcie może być? Wydaje mi się, że na razie na tą chwilę moim zdaniem karta bardziej arenowa niż karta pod jakikolwiek deck. Sama w sobie wydaje się ciekawa, ale jej użyteczność no stoi pod dużym znakiem zapytania. No chyba, że nie no. W jaki sposób by ją wyciągać z deku z oszukaniem many, żeby nie płacić za to 8 many, no to może wtedy by to jakoś funkcjonowało. Ale wydaje mi się, że w miarę taka karta ciekawa, ale z użytecznością jej niestety jest dosyć problem spory. Więc na tym chyba zakończę dzisiejsze omawianie kart. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, komentarz. I tak dalej, i tak dalej. Ja się w tym miejscu z Wami żegnam. Dziękuję za uwagę. Oczywiście zapraszam do kolejnych omówień kart z dodatku Wyjście z Cienia. Do zobaczenia i cześć. Pa, pa.